No wygląda to tak, że musimy się skupić trochę w cierpliwości, bo mówię, okienko transferowe trwa do 31 sierpnia. Działamy, pracujemy, szukamy, dostajemy codziennie dużo informacji, jeżeli chodzi o zawodników, którzy są zainteresowani grą Górniku Łęcza. Wiadomo, wszystkich nie będziemy brać na raz. Mieliśmy parę mamy i mieliśmy parę zawodników, których testowaliśmy, którzy praktycznie od samego początku przygotowania byli z nami. W tym jest też dwóch zawodników, Dragomir Vukorbatović, który ostatni sezon spędził w FK Belgrad w Serbii. Bardzo dobre recenzje, bardzo dobrze się pokazuje na treningu. Jest już praktycznie tylko podpis jego wystarczy pod kontraktem, żeby u nas był. A drugi zawodnik to jest Slaven Jurisza, który grał taka perełka, jeżeli można powiedzieć, też z Chorwacji, który grał w tej drugiej lidze tam, co prawda, ale dużo bramek strzelał, dużo asyst zaliczał. Dobrze się też prezentuje na treningach i jako sztab szkoleniowy chcielibyśmy go mieć u siebie. On już kontrakt ma podpisany. Teraz jest tylko kwestia tego typu, że szukamy jak najszybciej, żeby jego certyfikat dotarł do nas i żeby był zgłoszony na mecz z Ruchem Chorzów. Tak jak powiedziałem, na pewno jeszcze parę wzmocnień co do naszego zespołu przewidujemy. Robimy wszystko, żeby ściągać jak najlepszych zawodników. Mówię, też trzeba powiedzieć, nie idzie to łatwo, ale mówię, jesteśmy czujni i mówię, czekamy na informacje jeszcze od paru zawodników, którym złożyliśmy już propozycje i myślę, że skompletujemy kadrę, że Górnik będzie na pewno dobrze wyglądał w tym sezonie, będzie grał fajną, ciekawą piłkę i będzie się starał bić tej pierwszej ósemce.